Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Dzisiaj nie będę opowiadał o książce, tylko będę opowiadał o sprawach bieżących i przeróżnych dziwnych rzeczach. Trochę o rynku, trochę o filmie i o rzeczach generalnie, które mną wstrząsnęły. Być może to jest początek takich felietonów mówionych. Bo niby dlaczego mamy mieć zawsze pretekst w postaci produktu, skoro inni się o to nie starają, prawda? Tylko sama ich osoba jest pretekstem do tego, żeby coś powiedzieć. No więc skoro wolno innym prelegentom, to chyba mnie też. Proszę Państwa, wczoraj spotkałem się z kolegą dawno niewidzianym, a ponieważ wszyscy wierzymy w to, że nie ma przypadków, są tylko znaki, to ja opowiem dziś o znaku. Siedzieliśmy sobie i piliśmy herbatę, a na dole leżała, a na stole leżała taka bardzo parszywieńka broszura podpisana nazwiskiem Rainer Kunze chyba. Ja po długich godzinach rozmów, bo mieliśmy o czym porozmawiać, zajrzałem do tej broszury. Okazało się, że jest to zbiór poezji NRD-owskiego dysydenta, pana Kunze. NRD-owskiego dysydenta, który pisał takie bardzo lapidarne utwory. I ja znalazłem jeden utwór, na chybił trafił, otworzyłem ten tomik i znalazłem utwór dwulinijkowi. Pierwsza linijka to tytuł, a druga linijka to treść utworu. Tytuł utworu brzmiał Ucieczka z rynku literackiego. To aż podskoczyłem, jak przeczytałem tytuł utworu. Aha, do czego ta książeczka służyła? Do tego, żeby stawiać na niej herbatę, proszę Państwa. To nie było tam, nie leżało tam po to na stole, żebyśmy sobie mogli poczytać, jak nam się znudzi rozmowa, ale po to, żeby tam można było postawić herbatę. Taka podstawka. Więc wracam do utworu. Tytuł utworu Ucieczka z rynku literackiego, a treść utworu jednolinijkowa brzmiała: Oni nie chcą twojego lotu, chcą twoich piór. Jeżeli o mnie idzie, to jest miazga zupełna, bo to jest kwintesencja, proszę Państwa, tego, co się dzieje na rynku tak zwanym literackim. To znaczy, ludziom się wydaje, że jak powyrywają temu, co leci, pióra z ogona i wetkną je sobie, wszyscy wiemy gdzie, to też polecą. No nie. Nie polecą. Nawet kukuta nie będą mogli udawać, bo się każdy zorientuje. I w zasadzie, proszę Państwa, rynek literacki w Polsce składa się z takich osób, żeby nie powiedzieć osobników, którzy powyrywali pióra jakiemuś lecącemu, spowodowali katastrofę tegoż lecącego, a teraz udają, że sami lecą. A to nie jest lot, to jest tylko podskakiwanie takie śmieszne, jak nieraz kury podskakują, próbują wzbić się w powietrze, ale całkowicie bezskutecznie. No więc jak mówię, nie ma przypadków, są tylko znaki. Mogłem tam nie pojechać, mogłem nie pić tej herbaty, mogłem nie zajrzeć do tej podstawki pod herbatę, bo ona była wyjątkowo nieatrakcyjna, ale coś mnie podkusiło i trafiłem na utwór, jednolinijkowy utwór NRD-owskiego dysydenta, który się, proszę Państwa, nazywał Ucieczka z rynku literackiego. Coś wstrząsającego zupełnie. Dlaczego ja o tym mówię? Proszę Państwa, w mieście, w którym obecnie mieszkam, mieszkałem w różnych miastach, w mieście Grodzisk Mazowiecki wychodzi lokalna gazeta Bogoria. To jest gazeta wydawana przez urząd i tam generalnie sprawy urzędu są poruszane oraz przewagi tego urzędu nad innymi urzędami. To jest lokalna propaganda miejscowej władzy. To ludzie to biorą, to jest darmowe, bardzo ciekawe, cieszą się, bo w Grodzisku dużo się dzieje. A teraz, proszę Państwa, w Grodzisku otworzono mediatekę. Mediatekę. Mediateka to jest takie miejsce, ja jeszcze tam nie byłem, to jest niesłychanie nowoczesny budynek, zachęcam wszystkich Państwa, dużo komputerów i tam się propaguje rozmaite zjawiska kulturalne i kulturowe. I w tymże ostatnim numerze lokalnego pisma Bogoria przeczytałem o tym, że zorganizowano spotkanie z wydawcami książek. Ja chyba jestem jedynym wydawcą książek, a na pewno jedynym wydawcą książek takiej jakości na terenie Grodziska, ale to nie było spotkanie ze mną, nie łudźcie się Państwo, bo po przeczytaniu tego, co tam było w tej gazecie, to ja tam już nie pójdę, choćby mi dopłacali. Po prostu tam nie wejdę.
ze względu na to, co nam napisał pan Kunce, nerdowski dysydent, w swoim zapomnianym jednolinikowym wierszu. Proszę państwa, zaproszono tam wydawcę, nie pamiętam nazwy, a nawet gdybym pamiętał, to mnie nie przytoczył, żeby nie robić niepotrzebnej reklamy. Zaproszono tam wydawców książek Magdaleny Tulli, proszę państwa. Nie wiem, czy ktoś w ogóle pamięta, kto to jest Magdalena Tulli. To jest taka pani, która jak pierwszy raz PiS wygrał wybory, to ona napisała taki utwór, że jedzie w tramwaju, z którego nie może wysiąść i tam jest duszno i to jest w ogóle groza i za chwilę chyba przyjdą jacyś faszyści i ją zamordować, albo może aresztować, już nie pamiętam. Teraz pani Tulli pisze książki dla dzieci i wydawca pani Tulli jest lansowany w Grodzisku, w Nowej Mediatece. Proszę państwa, wokół Grodziska jest parę ciekawych zjawisk wydawniczych. Jest w Milanówku fantastyczne wydawnictwo, które zajmuje się bardzo specjalistycznymi rzeczami, mianowicie edycją książek o architekturze. O architekturze no, takich tradycyjnej, o architekturze lokalnej, o tych wszystkich laubzegowych sprawach, które są wokół Warszawy, ale także o innych. O architekturze ziemi opolskiej, pamiętam, taką książkę wydali. Ja próbowałem z nimi współpracować, nie udało mi się, dlatego że oni mają swój sztywny target i nie udzielają rabatów. Widocznie po prostu nie mają takiej potrzeby. No więc ja nie mogłem tych książek sprzedawać drożej, ale to nieistotne, to jest sprawa sprzed lat. Tych ludzi też nikt nie zaprosił do Grodziska, żeby opowiadali w Nowej Mediatece o swojej pracy, jakże fascynującej. Natomiast zaproszono tam ludzi, którzy wydają za pieniądze państwowe oczywiście Magdalenę Tulli, a także jakieś książki Iwaszkiewiczu. Ja gratuluję proszę państwa grodziskim animatorom kultury tego sukcesu i bardzo się cieszę, że nie muszę w nim uczestniczyć. To jest jedna z wielu radości mojego życia, oprócz oczywiście pracy i promocji i pisania i wszystkiego. To nie koniec. Ja nie wziąłem, szkoda, że nie wziąłem tego numeru Bogori, bo bym jeszcze zdjęcia pokazywał. Mamy poetę w Grodzisku i jak się widzimy z tym poetą, to się nie odzywamy do siebie, chociaż się poznaliśmy. I proszę państwa, żeby uwiarygodnić grodziskiego poetę, który ostatnio napisał tomik wierszy o SS-manach i o Hitlerze, to trzeba zaprosić jakiegoś człowieka ze Związku Literatów Polskich z Warszawy, żeby oni razem wystąpili i opowiadali o tej swojej twórczości. To jest, no, jakby to powiedzieć, no, ja nie potrzebuję żadnych dodatkowych uwiarygodnień ani wspomagania. Aczkolwiek zawsze ktoś to wspomaganie próbuje mi narzucić. Natomiast ja tego nie chcę i od początku tego nie chciałem. Nie, ale dobrze, do czego zmierzam? Do tego, proszę państwa, że jak się organizuje w tak skomplikowanym, ale no też dającym się poznać umysłem i zmysłami świecie, spotkanie z poetą, który pisze wiersze o SS-manach i mówi, że napisał je dlatego, że fascynuje go zło, no to ja już mogę oczekiwać, proszę państwa, na dalsze odsłony tego festiwalu pretensjonalności, tak? Na dalsze odsłony tego festiwalu pretensjonalności, który ma tak zwanych miejscowych pobudzić do myślenia, do niczego nie pobudzi. Proszę państwa, żeby zobaczyć, skąd się bierze zło, to wystarczy położyć na stole 100 zł i udać, że to nie nasze. I niekoniecznie trzeba wracać od razu do SS-manów. Oczywiście wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby przywoływać ciągle i w nieskończoność tematy dotyczące II wojny światowej i zbrodni Niemców na Żydach. To jest oczywiście frapujące i ciekawe. Natomiast ja nie wiem, dlaczego akurat w Grodzisku i też nie rozumiem, dlaczego tak uporczywie, skoro jest tyle fajnych, dobrych, interesujących, dynamicznych i pięknych tematów do omówienia. Ale dlaczego ja się zdenerwowałem tym tak bardzo? No dlatego, że mamy organizację całkowicie fikcyjną, która nie działa, która ma w dodatku konkurencję również nie działającą i równie fikcyjną, tak? Czyli Związek Literatów Polskich i teraz Stowarzyszenie tych Literatów Polskich drugie, tak? Jedno i drugie do niczego się nie nadaje. No więc związek ludzi, którzy nic nie mogą i nie mają na nic wpływu, a przede wszystkim nie mają wpływu na rynek, firmuje człowieka, który nie wie, co ma powiedzieć ludziom. Tak? To może o hitlerowcach.
To może, jak pamiętam, jak zdawaliśmy egzamin z języka niemieckiego na studiach, to wszyscyśmy się tak umówili, że każdy przygotował jakiś materiał po niemiecku o SS-manach i tak wchodziliśmy po kolei. Za którymś razem pani już nie wytrzymała i powiedziała: i co, panie Maciejski, pan też mi chce coś o hitlerowcach opowiedzieć? Ja kiwnąłem głową, że rzeczywiście tak było. I opowiedziałem o Albercie Szperze. No więc, proszę państwa, oni nie chcą twojego lotu, chcą twoich piór. Przywołam tutaj niemieckiego, choć nie hitlerowskiego autora, całkowicie już w Polsce nieznanego i być może nieznanego także w Niemczech, Rainera Kunze, czy też Reinharda Kunze. Nieważne, wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale teraz, proszę państwa, do czego zmierzam? Więc mamy tę całą pretensję, która utrzymuje prowincję w jej prowincjonalnym stanie, tak, i nie pozwala tej prowincji w ogóle ruszyć się z miejsca, prawda, bo prowincja musi się fascynować tym, czym fascynuje się Gazeta Wyborcza i okolice, musi się fascynować, skąd się bierze zło, albo jakimiś innymi podobnymi bzdurami. I w tej samej gazecie, proszę państwa, mamy informację, wyjaśnienie, dlaczego w Grodzisku nie będzie wyświetlany film Kler. To mnie, szczerze przyznam, zaskoczyło, dlatego że ja nie spodziewałem się, że Grodziskie Centrum Kultury będzie się tłumaczyło z tego, dlaczego nie wyświetla Kleru. Ponieważ okoliczne kina i okoliczne środowiska kulturalne bardzo się oburzyły tym, że w Grodzisku nie będzie wyświetlany Kler, no i oczywiście przypisały to takim okolicznościom, że nasz burmistrz, pewnie po raz kolejny wybrany na kolejną kadencję, nie wiem, bo nie sprawdzałem, jest w dużej zażyłości z kardynałem Nyczem, prawda? I kardynał Nycz często do Grodziska przyjeżdża i tam ma różne spotkania, przecina wstęgi, opowiada, prowadzi jakieś wykłady. No więc ludzie, którzy czują się prześladowani przez Kościół i czują się jakby, czują dyskomfort w związku z obecnością Kościoła w życiu publicznym, uważają, że to źle, że w Grodzisku Kler nie będzie wyświetlany. Proszę państwa, i tam jest wyjaśnienie, dlaczego ten Kler nie będzie wyświetlany w Grodzisku. Otóż dystrybutor, ja nie wiem, kto jest dystrybutorem Kleru, ale to sobie państwo znajdziecie. Dystrybutor, proszę państwa, postawił warunek następujący. Film ma być puszczany przez 2 tygodnie bez przerwy we wszystkich godzinach seansów. Przez 2 tygodnie w kinie, w Grodzisku, w Centrum Kultury, to jest naprawdę wielkie, bardzo porządne kino, ma lecieć film Kler. To znaczy, że żaden inny film o każdej godzinie nie może być puszczany. To był warunek dystrybutora. Proszę państwa, co to jest? To jest próba wymuszenia. Powiedzmy sobie wprost, to jest próba wymuszenia. Grodziskie Centrum Kultury się nie zgodziło. Bardzo dobrze. Chwała za to. Natomiast nie rozumiem, po co się tłumaczy. Tego już nie jestem w stanie pojąć. Dlaczego Grodziskie Centrum Kultury się tłumaczy ludziom, którzy próbują dokonać wymuszenia, a następnie ogłosić w mediach, do których mają dostęp, że ten okropny film obejrzało to tyle ludzi, tak? I jaki to jest rekord, prawda? Na jaką skalę? Proszę państwa, jeżeli się ludzi można przymusić do wszystkiego, do oglądania prania w automatycznej pralce można ich przymusić, a następnie do pisania recenzji z tego, prawda? Do fascynowania się tym, skąd się bierze zło, można ich przymusić, albo do opowiadania o książkach Magdaleny Tulli. Do wszystkiego, proszę państwa, można ludzi przymusić i niekoniecznie trzeba ich bić. Można to zrobić, jest 100 sposobów łagodniejszych. I tutaj próbowano zastosować jeden z nich. Tak jak mówię, bardzo dobrze, że Centrum Kultury nie zaakceptowało tych warunków, że się postawiło, że tego filmu nie ma i mam nadzieję, że go nie będzie. Natomiast nie rozumiem tłumaczenia. Proszę państwa, po co ja to wszystko mówię? Żeby czytelnik, który i widz, który obecny jest w naszych mediach, skromnych bardzo, miał mniej więcej rozeznanie, jak sprawa wygląda na tak zwanej prowincji. Grodzisk nie jest już żadną prowincją, wszyscy o tym wiemy. Natomiast z miastami niemetropolitalnymi, umówmy się, i takimi, które nie mają swojego środowiska, a Grodzisk nie ma go Pruszków, nie mają go inne miasta, jest taki kłopot, że tam panuje powszechny trend do tego, żeby było jak w Warszawie, albo jak w Łodzi, jeżeli mamy do czynienia z innymi miastami niż podwarszawskie, prawda, albo jak we Wrocławiu. I to jest nie do zwalczenia. Żaden autentyczny ruch
w takim miejscu się nie przebije, dlatego że publiczność temu, nie będzie odzewu publiczności, bo publiczność nie będzie rozumiała, co się do nich mówi, bo publiczność będzie chciała, żeby było tak jak w Warszawie. A tak jak w Warszawie, no znaczy to jest wizja dystrybutora, tak? Bo do czego się odnosi publiczność w ośrodkach lokalnych? Publiczność w ośrodkach lokalnych odnosi się do dystrybucji produktów kultury ze szczebla centralnego, tak? Czyli z tych kilku źródeł, gdzie ta kultura jest wpuszczana w szerokie kanały, czyli do multikina, do mniejszych sal kinowych, do Empiku i do bibliotek. Do tego się odnosi lokalna publiczność i nawet jeżeli widzi coś interesującego, to tego nie widzi, bo nie ma na to pozwolenia, proszę Państwa. Więc my jesteśmy w trochę innej i komfortowej sytuacji, ponieważ nie jesteśmy przywiązani do miejsca, tak? Nie uprawiamy żadnej kultury lokalnej. To sobie powiedzmy wprost. Nie uprawiamy żadnej kultury lokalnej, uprawiamy kulturę uniwersalną i po to między innymi ja opowiadam o książkach z wydawnictwa poznańskiego, a także innych wydawnictw, żeby uciec od tej pułapki lokalności, bo ludziom się wydaje, że jak oni mieszkają w jakimś środowisku i tam żyją, jak o tym będą opowiadać, to będzie fajne i zwrócą na siebie uwagę i też będą sławnymi poetami. Nie, proszę Państwa, nie będą, będą popychadłami i będą elementami do wykorzystania. Na lokalnym rynku. Przez tychże centralnych dystrybutorów treści, którzy próbowali Grodziskiemu Domowi Kultury, Grodziskiemu Centrum Kultury narzucić przymusową dystrybucję filmu Claire. Do tego służą lokalni poeci, żeby uwiarygadniać takie eventy. No więc trzeba zerwać z tą lokalnością, bo to jest pułapka. Oczywiście ona wygląda jak pierniczek i jeszcze do tego polukrowany, i że to jest tak miło i sympatycznie i tak dalej. Powtarzam jeszcze raz, to jest pułapka. W każdym mieście. Człowiek wychodzi i jeżeli zajmuje się działalnością filmową, wydawniczą, publicystyczną, czy jakąś jeszcze związaną z kulturą, to aspiruje do tego, żeby przemawiać do publiczności całego świata i być przez tą publiczność zrozumiałym. A nie do tego, żeby gadać tylko do wąskiej grupy, a następnie, żeby ta wąska grupa jeszcze spełniła jego oczekiwania. To są bzdury. To są bzdury. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że lokalność jakaś przebija się na tak zwane wysokie piętra, ale proszę Państwa, to się odbywa przy niesamowitym natężeniu promocji państwowej po prostu. Bo to na szczeblu państwa się załatwia. Proszę Państwa, jeżeli na przykład mamy pisarzy czeskich albo czeskich reżyserów i oni są promowani, tak, w kraju takim jak Polska, to za tym stoją czeskie instytuty kulturalne, za tym stoi czeskie Ministerstwo Kultury i przeróżne fundacje, które są zainteresowane tym, żeby kultura Czechów i literatura Czechów była obecna w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech, w Austrii czy gdzie tam jeszcze. W Polsce nie ma takiego trendu i kultura polska jest nieobecna, to znaczy tak jak ja ją sobie wyobrażam, bo oczywiście dla wielu osób kultura polska to Magdalena Tuli, Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch, dla mnie nie. Natomiast nie ma programu promocji kultury polskiej. Natomiast jest program dewastacji ośrodków lokalnych, bo tak to trzeba nazwać. Dewastacji ośrodków lokalnych za pomocą promowania fikcyjnych problemów, tak? Typu skąd się wzięło zło, albo na przykład skąd się wzięło coś innego. Natomiast nikt nie zrobi w Grodzisku seminarium o tym, dlaczego dystrybutor filmu Claire próbował się dopuścić wymuszenia na lokalnym środowisku monitorującym, moderującym życie kulturalne. O tym nie będzie dyskusji. To ja Państwu gwarantuję. No, tak to jest. Na tak zwanej prowincji, która w istocie już prowincją nie jest, ale nazwijmy to w mniejszych ośrodkach albo w odgałęzieniach fraktala, w którym wszyscy żyjemy, takie tam się dzieją rzeczy. Mam nadzieję, że takich pogadanek będzie więcej, że ta się Państwu spodobała. Jeżeli tak, to oczekuję na jakiś odzew, czy to fajne, czy nie i możemy tak przy następnej okazji też powtórzyć o czymś innym, dość zaskakującym i nie dotyczącym tego, co się działo w dzienniku telewizyjnym, tego, co zrobił Jacek Kurski, albo jego brat Jarosław, albo jakiś polityk, albo ktoś. Prawda? Ja mogę opowiedzieć o dowolnym miejscu w Polsce ciekawą historię, jeżeli Państwo sobie tego życzycie i połączyć to jeszcze z sytuacją tak zwaną ogólną, tak? Globalną czy uniwersalną. Jeżeli Państwo sobie tego życzycie, proszę bardzo, takie rzeczy będą. Bardzo uprzejmie dziękuję i do następnego spotkania.